Witam serdecznie. Gościmy dziś ponownie w rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Jankowicach Wielkich. Ponad miesiąc temu, dokładnie 23 sierpnia, uczestniczyliśmy w siewie odmiany Capello i Capello Protek na tym polu. W dniu dzisiejszym zobaczymy, jak nasza plantacja wygląda. Przyjrzymy się bliżej roślinom, w jakich są fazach rozwojowych, jak są wyrównane. Ocenimy zdrowotność. Także taka gruntowna lustracja pola. Zapraszam. Przyjrzyjmy się naszym roślinom troszkę bliżej. Faza rozwojowa wychodzi piąty, pojawia się już szósty liść. Bardzo ładna, duża masa. Ta duża masa liściowa, która nam się tutaj tworzy, ona spełniać będzie dwie funkcje w okresie tym jesienno-zimowym. Pierwsza sprawa, przykryje nam powierzchnię ziemi, troszkę zabezpieczamy przed wpływem tych niekorzystnych warunków pogodowych, które występują w okresie zimowym. Natomiast to, co jest najbardziej ważne, te liście przykryją nam stożki wzrostu, chroniąc je przed ewentualnym przemrożeniem, co jest niesamowicie istotne w okresie zimy. Teraz postaramy się tą roślinkę wykopać. No, wyciągniemy ją ładnie. Zobaczymy, jak system korzeniowy wygląda. System korzeniowy, bardzo ładnie, już długo, głęboko sięgający w glebę. Mimo że tych warunków tutaj wilgotnościowych nam nie brakowało, to jak on będzie głęboki w okresie, jeżeli będzie bardzo głęboki w okresie wiosny, pozwoli mu sięgać po głębsze pokłady wodu w czasie jakichś niedoborów wiosennych, a tak często tutaj na naszym terenie bywa. Szyjka korzeniowa, zaraz zobaczymy. Się tutaj to przerwie. Już zdrowiuteńka, tak samo. Ma już około 5-6 mm, a więc ten minimalny poziom, taki no, niektórzy mówią, że optymalny, już jest zachowany, a ona jeszcze na pewno w okresie jesiennym zwiększy swoją średnicę. W roku kalendarzowym naszą obecność na tym polu i plantacji Capello oraz Capello Protek kończymy. Wrócimy tutaj wczesną wiosną, po zimie, by ocenić stan tej plantacji po przezimowaniu oraz dalej będziemy obserwować i badać nasze całe doświadczenie związane przede wszystkim z Capello Protek.